W drugiej kolejce trzeciej ligi koszykarze MG UKS Kozienice podejmowali we własnej hali GKK Grodzisk Mazowiecki. Na parkiecie hali sportowej przy Głowaczowskiej w niedzielę zmierzyły się drużyny, które sezon rozpoczęły od wygranych. Wprawdzie nasz zespół musiał radzić sobie w tym spotkaniu bez dwóch podkoszowych zawodników, Tomka Jeziorowskiego i Marcina Rębalskiego. Nie było jednak tajemnicą, że był zdecydowanym faworytem. Trener Roman Bukalski w pierwszej piątce delegował do gry Dominika Wolczyńskiego, Konrada Michałka, Artura Kulika, Konrada Łabędzia i Marcina Wiklika. W odwodzie pozostali mu Karol Muszyński, Bartosz Chmielak, Marcin Zubrzycki i Mateusz Kondeja. Jedynie pierwsze minuty należały do gości, którzy szybko objęli prowadzenie 5-0. Kozieniczanie szybko opanowali sytuację. Akcja 2+1 Michałka, dwie szybko wyprowadzone kontry, z pół dystansu trafia Wolczyński i nasz zespół po raz pierwszy wychodzi na prowadzenie 11-10. Uważna gra w defensywie zmuszała gości do rzutów z nieprzygotowanych pozycji. Miejscowi grali natomiast na bardzo dużej skuteczności w ataku. Przewaga stale rosła. Gdy równo z Syreną za dwa trafił Kulik, MG UKS Kozienice prowadził 27-18. Nic się nie zmieniło w drugiej kwarcie. Pod atakowanym koszem szalał Kulik. W trzeciej minucie po raz drugi trafił za linii 6,75. W tym momencie miał już 20 punktów na koncie, a gospodarze prowadzili 17 oczkami. Na indywidualne statystyki niskiego skrzydłowego ciężko pracowali jego koledzy, świetnie broniąc i wypracowując mu dobre pozycje do rzutu. Chwilowy kryzys gospodarze mieli pod koniec kwarty. Trzy trójki z rzędu Grodziszczan pozwoliły im zmniejszyć straty do 8 punktów. Wszystko wróciło jednak szybko do normy. 4 punkty Kulika i trójka Wulczyńskiego. Tą odsłonę MG UKS wygrał 19-13, a do przerwy było 46-31. Gospodarze również w dwóch kolejnych kwartach kontrolowali sytuację. Może nie grali już tak widowiskowo i skutecznie, lecz nie pozwolili rywalom zbliżyć się na mniej niż 13 punktów. W tej części gry najwięcej punktował nasz rozgrywający. 11 punktów Wulczyńskiego w drugiej połowie, a 16 w całym spotkaniu. Dwie trójki z rzędu rzucił w czwartej kwarcie Michałek, który mecz zakończył z 11 punktami na koncie. 10 zanotował Łabędź, 7 Chmielak, 6 rzucił Muszyński. Punktowali także najmłodsi w zespole. Kondeja i Zubrzycki rzucili po 2 punkty. Oczywiście największy wkład w końcowy triumf miał Artur Kulik, 33 punkty. Spotkanie zakończyło się bardzo wyraźną wygraną gospodarzy. MG UKS Kozienice, GKK Grodzisk Mazowiecki, 87-67. Także w dwóch pozostałych meczach dominował jeden zespół. Rezerwy MKS-u Grójec pokonały Żerardowiankę 78-54. Rosa Radom rozbiła Puławskiego Warka 82-56. Spotkanie basketu Sochaczew z Grójcem zostało przełożone na inny termin. Liderem tabeli nasz zespół. Kozieńczanie z kompletem 4 punktów. Dalej Grodzisk 3 oraz Sochaczew, Radom, Grójec, Warka i Żyrardów po 2 punkty. W trzeciej kolejce koszykarze MG UKS-u także zagrają przed własną publicznością. W sobotę 25 października kozieńczanie podejmą Rosę Sport Radom. Początek o godzinie 14, wstęp wolny.